Jest to ostatni filmik na temat zasady zachowania pędu. Celem tego filmiku jest dojście do tak zwanego wzoru Ciołkowskiego. Jest to podstawowy wzór w technice rakietowej. Ale zanim do tego dojdziemy, zacznijmy od czegoś bardzo prostego. Wyobraźmy sobie, że mamy rakietę. Mamy rakietę. Prawda? Tutaj są jakieś silniki. I masa tej rakiety to jest M. Tutaj siedzi sobie astronauta. Jak wiemy, proszę Państwa, rakieta to jest przede wszystkim paliwo, które jest ciężkie i zajmuje dużą część rakiety. I zaczniemy od czegoś bardzo prostego. Wyobraźmy sobie, że w takim bardzo krótkim odcinku czasu rakieta wyrzuca z siebie jakiś gaz. Czyli to było na początku, to jest później. Tutaj rakieta wyrzuciła z siebie troszeczkę gazu. Ok, to było na początku, to było później. Na początku mieliśmy rakietę, która spoczywa w miejscu. Prędkość tej rakiety jest tutaj 0. Następnie rakieta wyrzuca z siebie troszeczkę gazu o masie m. No to masa tej rakiety robi się m minus m, no bo troszeczkę tej masy ubyło. Wektor prędkości rakiety oznaczmy sobie jako vr. Czyli to jest wektor prędkości rakiety. Wektor prędkości gazu oznaczmy sobie jako vg. Czyli mamy troszeczkę gazu lecącego w lewo. No, wszyscy wiemy, że rakieta musi wtedy polecieć w prawo. Vr to jest prędkość rakiety, vg to jest prędkość gazu. I tu, proszę Państwa, zakładamy, że te m jest małe. Później założymy, że m jest małe, że to jest taki chwilowy wybuch, bum, i rakieta sobie poleciała. Jaki jest pęd na początku? Pęd tutaj to jest masa rakiety razy prędkość, no bo prędkość jest 0, czyli jest po prostu 0. Czyli na początku pęd rakiety jest 0. Teraz po tym, jak rakieta wyrzuciła z siebie troszeczkę gazu o masie małe m, no pęd się już robi tutaj troszeczkę bardziej skomplikowany. No to piszemy po kolei. Pęd jest teraz m razy prędkość tego gazu dodać m minus m, masa rakiety, prędkość rakiety. No i ile się równa ten pęd teraz? Jeśli, proszę Państwa, na początku pęd był 0, to na końcu też pęd musi być 0, bo proszę zobaczyć, że tu są tylko siły wewnętrzne. Tu nie ma jakichś sił zewnętrznych, a proszę pamiętać, jak mamy tylko siły wewnętrzne, to pęd się nie zmienia. Jeśli był 0, to musi być 0. No to teraz możemy sobie wyliczyć prędkość rakiety. Przenosimy m razy vg na drugą stronę, czyli dostajemy m minus m, prędkość rakiety równa się minus m razy prędkość gazu. Dzielimy teraz przez duże m minus małe m i dostajemy, że prędkość rakiety równa się minus prędkość gazu, wektor, razy m podzielone przez m minus m. I to jest, proszę Państwa, wzór na prędkość rakiety po tym, jak na początku ta rakieta stała i wyrzuciła z siebie gaz z prędkością vg i masa nowa jest m minus m rakiety, a wyrzuciła gaz o masie m. To mamy dokładnie taki wzór. Proszę zobaczyć, że prędkość rakiety, wektor, ma przeciwny znak do prędkości gazu, czyli to, co wiemy, jeśli gaz leci w lewo, to rakieta będzie musiała polecieć w prawo. Nie ma wyjścia. No i możemy sobie też ten wzór napisać w sytuacji, gdy m jest dużo, dużo większy od m. Czyli mamy taką sytuację, że troszeczkę tylko tego gazu wyrzuciliśmy, to wtedy mamy, że prędkość rakiety równa się minus prędkość gazu razy m podzielone przez m. No bo m jest dużo, dużo większe od m, to wtedy te malutkie m możemy sobie zaniedbać. I teraz możemy sobie policzyć wartość bezwzględną tych wektorów, czyli po prostu wektor prędkości, czyli długość tego wektora, czyli prędkość rakiety, to będzie prędkość gazu razy m podzielone na duże m. I to jest, proszę Państwa, takie bardzo proste podejście do problemu. Mamy rakietę, która sobie spoczywa na początku, wyrzuca w takim jednym, takim, powiedziałbym, impulsie masę małe m i liczymy prędkość rakiety na końcu. Teraz, proszę Państwa, chciałbym przejść do zagadnienia troszeczkę trudniejszego.
Chciałbym teraz właśnie wyprowadzić ten wzór Ciołkowskiego, jak powiedziałem, podstawowy wzór w technice rakietowej. Teraz załóżmy, że ta rakieta cały czas przyspiesza i cały czas traci masę, tak jak jest w rzeczywistości. Leci rakieta, cały czas spala paliwo i cały czas traci masę i to jest do momentu, aż spali wszystkie paliwo. No, spróbujmy sobie to przeanalizować z punktu widzenia zasady zachowania, pędu. Wyobraźmy sobie, że mamy rakietę, której masa się zmienia w czasie. W taki sposób, że mamy m0 minus alfa razy t. Czyli tak, w t równym 0 masa rakiety w czasie t równym 0 to jest po prostu m0. To jest to, co mamy w t równym 0. Na przykład w t równym 10, powiedzmy 10 sekund, masa przy 10 sekundach to jest m0. Podstawiamy do tego wzoru, który mamy tutaj, minus alfa razy 10. Czyli widzimy, że rzeczywiście z czasem masa rakiety maleje. I to zakładamy, że to jest dokładny wzór na masę rakiety w czasie. Możemy sobie zróżniczkować ten wzór. Możemy sobie na przykład policzyć pochodna masy po czasie. Pochodna m0 to jest 0, pochodna z czasu to jest 1, mamy minus l. Czyli zmiana masy w czasie to jest minus 1. Czyli krótko mówiąc, rakieta cały czas traci masę w taki sam sposób. Czyli jeszcze raz. Mamy rakietę, której masa zmienia się w czasie jak m0 minus alfa razy t. No i teraz, proszę Państwa, rozpatrzmy sobie sytuację w czasie t. Mamy rakietę. Ta rakieta ma jakąś masę w tym czasie. I załóżmy, że ta rakieta porusza się z jakąś prędkością w tym czasie. Tu już, proszę Państwa, pomijam wektory, bo zakładamy, że wszystko jest w takim jednym kierunku i widzimy, w którym to jest kierunku, więc już nie muszę ani rysować wektorów, ani nie muszę specjalnie o tym myśleć. Policzmy sobie teraz pęd rakiety w tym czasie. Pęd rakiety w tym czasie to jest masa rakiety w tym czasie razy prędkość rakiety w tym czasie. To było jeszcze raz, proszę Państwa. Tutaj liczę w czasie t. Mam rakietę o jakiejś masie, mam prędkość i mogę wyliczyć pęd rakiety w tym dokładnie czasie. Teraz robimy krok do przodu. Idziemy z czasem t dodać delta t. I zakładamy, że delta t jest malutkie. Będziemy niemal, załóżmy, że jest niemal nieskończenie małe. Czyli robimy malutki kroczek do przodu. I teraz zastanówmy się, jak zmieni się masa tej rakiety. No to policzmy sobie. Masa w czasie t dodać delta t. Korzystamy ze wzoru, który mamy wyżej, równa się m0 minus alfa, w czasie t dodać delta t. Teraz masa rakiety w czasie t to była po prostu m0 minus alfa razy t. No to policzmy sobie, jaka jest zmiana masy tej rakiety. Zmiana masy, czyli masa t dodać delta t minus m od t. Czyli to jest zmiana masy rakiety. Czyli masa rakiety w czasie t dodać delta t, odjąć masa rakiety w t. Równa się. Mamy m0 minus alfa, t dodać delta t, minus i minus m0 dodać alfa t. Teraz możemy poskracać. m0, alfa t i dostajemy, że to się równa minus alfa razy delta t. To jest, proszę Państwa, zmiana masy rakiety. Znak jest minus, czyli rakieta schudnie. Rakieta straci alfa razy delta t masy, czyli tyle wyrzuci z siebie gazów. No to możemy sobie tą sytuację teraz narysować. Mamy w tym czasie t dodać delta t, mamy rakietę. Masa tej rakiety to jest teraz m od t minus alfa razy delta t. To jest dokładnie o tyle rakieta schudła. Tu jest alfa, nie dwójka. Minus alfa delta t. To teraz rakieta, jak schudła, no to troszeczkę też przyspieszyła, tak jak wcześniej widzieliśmy. Czyli będziemy mieli teraz v dodać delta v. Czyli delta v to jest ta zmiana prędkości rakiety. Tutaj rakieta miała prędkość v. Teraz tutaj rakieta ma prędkość v dodać delta v. No ale rakieta wyrzuciła z siebie teraz gaz. Tu jest gaz. No jaka jest masa tego gazu? No przed chwilą wyliczyliśmy. To jest alfa razy delta t.
Masa tego gazu to jest alfa razy delta T. To jest ta zmiana masy rakiety. Czyli rakieta straciła alfa razy delta T, wyrzuciła gaz z prędkością alfa razy delta T. I teraz jest część taka troszeczkę trudniejsza. Zresztą, proszę Państwa, jak kogoś to nie bawi, to ta część nie jest tak naprawdę ważna i można równanie rakiety sobie pominąć. Ale zachęcam Państwa, żeby spróbować to zrozumieć. Oznaczmy sobie przez Vg, jest to prędkość gazu względem rakiety. Czyli przez Vg będziemy oznaczać prędkość gazu, ale względem rakiety. Nie względem nas obserwujących tą sytuację, tylko prędkość gazu względem obserwatora, który siedzi w rakiecie. On siedzi w rakiecie i widzi, że od rakiety gaz oddala się z prędkością Vg. Czyli jaka będzie prędkość tego gazu względem nas, obserwujących to, prawda, spoczywających i obserwujących tą całą sytuację? No, względem nas to, proszę Państwa, będzie prędkość rakiety, V dodać delta V, odjąć prędkość gazu. Zakładamy, że prędkość gazu jest większa od zera. Tak sobie będziemy oznaczać, że to jest na przykład 10, to oznacza, że będzie na przykład 10 metrów na sekundę względem rakiety. Czyli teraz, jeszcze raz, Vg to jest prędkość gazu względem rakiety. To teraz względem nas, obserwujących tą sytuację, tak jak Państwo teraz obserwują, to prędkość tego gazu będzie prędkość rakiety odjąć prędkość gazu, czyli V dodać delta V minus prędkość gazu. Ten wzór to jest prędkość gazu względem nas, obserwujących to, co się teraz dzieje. Jeśli gaz będzie tak samo szybki jak rakieta, no to względem nas gaz nie będzie się ruszać. Jeśli gaz będzie szybszy niż rakieta, no to względem nas gaz poleci w lewo. Jeśli gaz będzie wolniejszy niż rakieta, no to względem nas gaz będzie tak naprawdę lecieć w prawo. No dobrze, proszę Państwa, tutaj to wymaga pewnej kontemplacji, bym prosił, żeby Państwo tutaj się nad tym troszeczkę zastanowili. To policzmy sobie teraz pęd w tym czasie T dodać delta T. Wcześniej policzyliśmy pęd w czasie T. Ten wzór jest dany tutaj. Teraz liczymy sobie pęd w tym późniejszym czasie. No to tak, no to liczymy sobie, proszę Państwa. Najpierw zaczynamy od rakiety. Rakieta ma teraz masę m minus alfa razy delta t razy prędkość rakiety v dodać delta v. No bo prędkość troszeczkę się zmieniła. Przepraszam. Teraz musimy dodać pęd gazu. No to masa gazu to jest alfa razy delta t naszego gazu. No i prędkość tego gazu, czyli v dodać delta v minus prędkość gazu. Jest to prędkość względem nas. Tak jak my teraz siedzimy i obserwujemy ten gaz. Możemy, proszę Państwa, natychmiast coś uprościć. Proszę pamiętać, że delta T to jest nieskończenie mały odcinek czasu. W nieskończenie małym odcinku czasu rakieta zmieni prędkość o coś bardzo malutkiego. Czyli mamy coś bardzo malutkiego i mnożymy przez coś bardzo malutkiego, czyli to możemy sobie pominąć. Bo to jest bardzo malutkie. Dobrze? Pierwsza rzecz. To policzmy sobie teraz zmianę pędu. Mamy P o T dodać delta T minus pęd w czasie T. Czyli jaka nastąpiła zmiana pędu? Pęd w czasie T plus delta T odjąć pęd wcześniejszy, który policzyliśmy tutaj. No to proszę Państwa, liczymy. Najpierw liczymy pęd w czasie T dodać delta T. Ten człon i ten człon to jest masa razy prędkość. Ten człon i ten człon to jest dodać masa razy delta V. I tak dalej. Teraz liczymy. Minus alfa razy delta T razy V. Minus alfa razy delta T razy delta V. Znowu widzimy, mamy delta T jest nieskończenie mały czas. Delta V to jest jakiś bardzo mały przyrost prędkości. Bardzo małe mnożymy przez bardzo małe i możemy sobie o tym po prostu zapomnieć. Dodać. Teraz ten drugi człon rozpatrujemy. Mamy tak. Alfa razy delta T razy V minus alfa razy delta T razy Vg.
i minus. Teraz pęd w czasie t. Pęd w czasie t policzyliśmy tutaj, czyli po prostu mamy minus m razy m razy v. Tutaj wymarzę sobie m razy v. No i możemy teraz poskracać. To mi się skraca, z tym mi się skraca. Co jeszcze mi się skraca? To mi się skraca, z tym mi się skraca. I dostajemy, że pęd w czasie t dodać delta t minus pęd w czasie t równa się masa razy zmiana prędkości minus... tutaj, proszę Państwa, się musiałem... Ten człon się pomyliłem. Bo ten człon, proszę Państwa, bierze się z tego i z tego. Tutaj powinno być delta t. Przepraszam. Tu powinno być delta t. Minus alfa razy delta t razy vg. To teraz, proszę Państwa, obie strony dzielimy sobie przez ten delta t i mamy p t dodać delta t minus pęd w czasie t podzielone przez delta t równa się masa zmiana prędkości rakiety po czasie minus alfa razy prędkość gazu względem rakiety. To jest nic innego jak przyspieszenie rakiety. Prawda? To jest zmiana prędkości w czasie. Teraz, proszę Państwa, idziemy z delta t do zera. Z tym malutkim odcinkiem czasu idziemy do zera. Idziemy do zera. Co mamy tutaj? To jest nic innego jak definicja pochodnej. Być może Państwo pamiętają, to jest pęd w czasie t dodać delta t minus pęd w czasie t dzielimy przez krok czasowy i dostajemy pochodna pędu po czasie, czyli zmiana pędu w czasie równa się, jeszcze raz, masa zmiana prędkości w czasie minus alfa razy prędkość gazu. I teraz pamiętamy, że jeśli nie ma sił zewnętrznych, to pęd się nie może zmieniać. Zmiana pędu ma być równa 0, bo pęd się nie zmienia. Czyli my wiemy, że dla tej rakiety to będzie 0, bo nie ma sił zewnętrznych. Pęd całego układu się nie zmienia. Czyli mamy masa razy dv po dt minus alfa razy vg równa się 0. Możemy teraz przenieść na drugą stronę i dostaniemy, że zmiana prędkości rakiety po czasie równa się alfa prędkość g razy 1 podzielone przez m, gdzie m to jest funkcja czasu. Rakieta zmienia prędkość w czasie. Czyli możemy sobie zapisać teraz i proszę pamiętać, że myśmy założyli, że m od t to jest masa początkowa minus alfa razy t. Czyli mamy dv po dt, zmiana prędkości rakiety w czasie, równa się alfa razy prędkość gazu podzielona przez m0 minus alfa razy t. Już jesteśmy bardzo blisko. To teraz musimy znaleźć taki wzór na prędkość od czasu rakiety, że pochodna daje coś takiego. No i proszę Państwa, ten wzór nie jest skomplikowany. Ja Państwu ten wzór wypiszę. Prędkość od czasu to jest po prostu prędkość gazu razy logarytm masa 0 podzielone przez m0 minus alfa razy t. Ja teraz, proszę Państwa zachęcam, żeby po prostu sobie policzyć teraz dv po dt i przekonają się Państwo, że dostaniemy dokładnie alfa razy prędkość gazu przez m0 minus alfa razy t. Czyli to, co Państwo powinni dostać. Czyli to jest, proszę Państwa, wzór na prędkość rakiety w czasie. Vg to jest prędkość gazu, m0 to jest masa początkowa, m0 minus alfa t to jest masa w zależności od czasu, czyli zapiszmy sobie ten wzór w troszeczkę innej postaci. Mamy prędkość gazu razy logarytm masa m0 razy masa w funkcji czasu. I to jest, proszę Państwa, dokładnie wzór Ciołkowskiego, podstawowy wzór w technice rakietowej. Pozwolę sobie jeszcze raz wytłumaczyć, co dokładnie jest co w tym wzorze. Vg to jest prędkość gazu względem rakiety. M0 to jest masa rakiety w czasie t równym 0. M od t,
m od t to jest m0 minus alfa razy t. To jest masa rakiety w czasie t równym t. Proszę zobaczyć, że teraz jeśli podstawimy tutaj t równym się 0, to dostajemy v od 0 równa się prędkość gazu razy logarytm m0 podzielone przez m0 równa się po prostu prędkość gazu razy logarytm jedynki równa się 1. Czyli w tym wzorze zakładamy, że w czasie t równym 0 rakieta spoczywa, a następnie zaczyna wyrzucać z siebie gaz i przyspiesza. Jeśli rakieta ma jakąś początkową prędkość, to wystarczy zapisać v od t równa się v od 0, dodać prędkość gazu logarytm m0 przez m od t. I teraz, proszę Państwa, jeśli rakieta startuje w polu grawitacyjnym, czyli mamy grawitację, która ściąga rakietę na dół, a rakieta pruje do góry, to trzeba dopisać tu jeszcze minus g razy t. Tego już, proszę Państwa, nie będę wyprowadzać. To jak kogoś to ciekawi, to może spróbować zrobić to samemu, a jeśli nie będzie w stanie, można się zapytać mnie, jak to zrobić. I to jest, proszę Państwa, wzór końcowy. Nasz wzór rakiety z jakąś początkową prędkością V0, z prędkością gazu Vg, z masą zależną od czasu oraz w polu grawitacyjnym. Dziękuję.